zbiera coraz większe żniwa. Wiceminister zdrowia zapowiedział wprowadzenie nowych zmian. Rozprzestrzenia się coraz szybciej. Rząd nieustannie walczy z epidemią, wprowadzając kolejne obostrzenia i tłumacząc, że tylko ograniczenie kontaktów międzyludzkich jest w stanie skutecznie zahamować przyrost zachorowań. Mimo to statystyki z dnia na dzień rosną, a władze kraju są zmuszone do podejmowania kolejnych, jeszcze bardziej rygorystycznych decyzji. Wiceminister zdrowia poinformował o kolejnych. Zbiera żniwa. Nowe kroki w walce z epidemią. Jak informuje Wirtualna Polska, rząd zamierza udoskonalić testy na koronawirusa, by wynik dawały w jeszcze krótszym czasie. Celem jest pomoc pracownikom służby zdrowia i pomoc dla domów pomocy społecznej. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, poniedziałek, poinformował o wprowadzeniu nowych zasad w walce z epidemią COVID-19. Pracujemy nad zakupem szybkich testów, które nie wymagają tak długiego czasu oczekiwania, jak te, które są teraz wykorzystywane w diagnostyce. Będą one w pierwszej kolejności skierowane do personelu medycznego. To jest niezwykle ważne, medykom należy się najwyższy poziom zabezpieczenia. Są na pierwszej linii frontu, przekazał Cieszyński. Wiceminister zaznaczył, że obecnie OK. 15,6% zarażonych koronawirusem stanowi personel szpitali. Zachęcił zatem do podejmowania pracy wyłącznie w jednej placówce, dodając, że jeszcze w tym tygodniu rząd ma w planach przedstawić konkretne rozwiązania, które zapewnią możliwości takiego funkcjonowania. Cieszyński zapewnił także, że trudna sytuacja DPS-ów została poruszona w czasie sztabów kryzysowych, wyjaśniając, że problem leży po stronie braku opiekunów, a nie personelu medycznego. Wiceminister odniósł się też do konieczności zakrywania twarzy w przestrzeni publicznej. Naszą intencją było to, by wtedy, gdy wychodzimy z domu, zawsze mieć na sobie maseczkę. Jeśli chodzi o doprecyzowanie przepisów, to ono najprawdopodobniej pojawi się przed czwartkiem, poinformował wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Źródło: